Jak co roku, również i tym razem pod koniec grudnia rozpoczyna się sezon sprzedaży fajerwerków. Produkowane i sprzedawane pod odpowiednią kontrolą są bezpieczne, jednak używane niezgodnie z przeznaczeniem mogą stać się realnym zagrożeniem dla zdrowia i życia. Na szczecińskich targowiskach przybywa stoisk z petardami. Mamy właściwie stałych sprzedawców fajerwerków, którzy w tym okresie właśnie rozpoczynają sprzedaż. Oczywiście to są ludzie już z doświadczeniem kilkuletnim lub kilkunastoletnim nawet, także doskonale znają przepisy, wiedzą, jak powinno być stanowisko, powinno wyglądać, jak powinno być zabezpieczone i przede wszystkim zwracają uwagę na to, żeby nie sprzedawać osobom nieletnim, czyli od 18 lat wolno sprzedawać, dlatego na pewno tego się trzymają. Wojewoda wydał specjalne rozporządzenie zakazujące używania fajerwerków w określonych dniach. Zakaz nie obowiązuje oczywiście w Sylwestra i w Nowy Rok, czyli 31 grudnia i 1 stycznia i trwa do 2 stycznia 2013 roku, także po 2 stycznia mamy nadzieję, że już wszyscy się wystrzelają z tego, co mają i nie będą już używać wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa. W Sylwestra wiele pracy ma Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie. Ratownicy najczęściej muszą wyjeżdżać do poparzeń spowodowanych przez środki pirotechniczne. Przeważnie są to oparzenia, czasami są to urazy w okolicy oka, zapuszczenie oka, ciało obce wokół. Natomiast przeważnie są to oparzenia, czy to rąk, czy to twarzy. Niestety uszkodzenia ciała to nie jedyny problem szczecińskich służb ratowniczych. Fajerwerki są też powodem wielu pożarów. By temu zapobiec, należy zapoznać się z kilkoma niezbędnymi zasadami ich używania. Same materiały pirotechniczne nie są groźne. Groźny jest człowiek, który nie potrafi się obchodzić z tymi materiałami. Powinniśmy pamiętać o chociażby takim banalnej czynności jak przeczytanie instrukcji obsługi środka pirotechnicznego, który mamy zamiar użyć. Powinniśmy pamiętać, że jeżeli nie nastąpi jego wybuch w oczekiwanej przez nas chwili, w żadnym wypadku nie powinniśmy się do tego materiału zbliżać. Powinniśmy odczekać przez bardzo długi czas, a najlepiej samodzielnie w ogóle takiego materiału nie dotykać. Jeśli chcemy nadchodzącego Sylwestra spędzić na szampańskiej zabawie w gronie rodziny i znajomych, pamiętajmy, że dobra zabawa to bezpieczna zabawa.